Profesorze, jakby mógł Pan się trochę przedstawić dla nas, powiedzieć skąd Pan pochodzi, z jakich stron klinicznych? Z dość egzotycznych dla KCM-u, pochodzę z Krakowa. Całe moje życie chirurgiczne spędziłem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem kierownikiem kliniki uniwersyteckiej, która w nazwie również ma słowo metaboliczna, czyli zajmuje się właśnie leczeniem zespołu metabolicznego i otyłości. Od 10 lat zajmuje się chirurgicznym leczeniem otyłości. Zwykle zabiegiem dla większości chorych, takim zabiegiem podstawowym jest albo zabieg resekcji rękawowej, albo operacja gastric bypass. One, jeśli idzie o utratę masy ciała, są mniej więcej równoważne. Gastric bypass ma mniej możliwości, jeśli idzie o operację rewizyjną, stąd trudniej zakwalifikować do drugiej, do trzeciej operacji, a z kolei lepiej sobie radzi z zespołem metabolicznym, czyli bardziej jest polecany dla tych chorych, u których chodzi nam nie tylko o utratę masy ciała, ale na przykład o wyleczenie cukrzycy. Gastric bypass robi to lepiej. Natomiast to nie wyczerpuje spektrum operacji bariatrycznych. Są jeszcze zabiegi dla chorych ze skrajną otyłością, zwanych super obese patients, powyżej 60 BMI, nawet do 100, bo i tacy się trafiają, gdzie rozkładamy to leczenie na leczenie wieloetapowe, kończąc na bardzo rozległych zabiegach takich jak BPDDS czy SADI. No i istnieje rosnąca grupa zabiegów rewizyjnych, czyli powtórnej operacji, bądź to z powodu braku efektu, niewystarczającego efektu pierwszej operacji, bądź to z powodu powikłań. Także to tak na dobrą sprawę nie jest chirurgia jednego zabiegu, to jest bardzo złożony problem medyczny, chirurgiczny, który w dużej mierze wymaga bardzo zindywidualizowanego podejścia.